Cześć, siemanko, jestem Kuba, zapraszam was na unboxing. Ale się gówno zrobiło, serio? Zapraszam was na unboxing kasku, co kupiłem nowy z MT, nie wiem, ten też jest z MT i zajebisty jest. No, kupiłem go w Zielonej Górze, pokrowiec i te sprawy. Tu nic nie ma chyba, tu tak pudełko wygląda. Instructions zostawimy sobie, a kartonik przyda się do zapakowania czegoś. Kupiłem do rometka też benzynki, w ogóle byłem dzisiaj palca, żeby mi zobaczyli, nie? I masakrę, kurde, trochę, ale może będę żył. Dobra, robimy unboxing, wziąłem go w czerwonym malowaniu. Tu będzie mikrofonik, może aż tak nie będzie szumić, kurde, jak na tym. Dobra. Roman dostanie benzynki, będzie ucieszony. No, weź, tak nie rób. O. Taki łos sobie zakupiłem za 429. Tandera. No. Będzie elegancki. Ma blendę. Na pierwszy rzut oka mogę powiedzieć, że ciężko otwiera ta. Nie wiem, czy to się dalej otwiera? Chyba dalej, nie? Nie, boję się, że rozdupcę. Ale nie widać. Czy się dalej to otwiera? Dobra, nieważne. No, tak to wygląda. MK. MT Thunder 3 SF. Fajnie wygląda. Nie wiem, czy... Nie, no, przyczepy tu elegancko lepa. Tak się jeszcze raz prezentuje. Albo, o, inaczej zrobimy. Taka. Na Romanie. Śmiesznie, taki malutki. Tak to wygląda. Tu mamy wlot powietrza. Nie, wylot, tu jest wlot. Mamy nosek. No. Tu mamy, powiedzmy, specyfikację chyba. Coś tu jest. No, co myślę, że za tą cenę z git. Która drogą jak dla mnie, bo dla mnie byłaby 300 droga, ale ten kask też nie kupuję na tydzień. No pewnie, tak mi się wydaje, że na kilka lat zaczynamy. Te mam o sprzedaży 300. Kamerkę wszystko przełożę. No. Tak by to było, nie? Tyle spierdzielenia, żeby do takiego kasku to ładnie przyczepić. Na początku miałem plan. Czekajcie. Na początku miałem plan, żeby to zrobić w taki sposób. Nie? No ale taką, no. Ale jednak chyba zrobię w taki sposób, bo. Inaczej mi... Tak o. Bo inaczej kurwa mi nie podpasuje. Dobra, spróbuję i zobaczymy. Więc co, no dziękuję za oglądanie, jeżeli wam się odcinek spodobał, zostawcie łapencję w górę. No i co, no, jak siedzi fajnie, MK mam rozmiar głowy, czyli 56 i git jest, nie, ciasno, fajnie. No i co, dziękuję za oglądanie, trzymajcie się, do kolejnych filmów na tym kanale, strzała.